pogięło cię. Zaczyna. Zaczyna się. Jedziemy sobie, ale światło dziwne. Świeci nie z tej strony. Gdzie jedziemy? Jedziemy sobie kupić... Znaczy Wolfa. Kupiony właściwie. No. Jedziemy sobie Wolfa przywieźć. Jest godzina. Która jest godzina? 6:32. Widać, że jedziemy na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Całkowicie. 350, 400, w zależności od tego, którą opcję wybierzemy, co będziemy po drodze oglądać. Także no, wyzwanie jest. Chociaż Mercedes porządna firma, więc powinno być dobrze. Także jedziemy sobie, już powoli zaczynam wymiotować tą drogą, dlatego że jadę tędy już w ciągu ostatnich dwóch tygodni trzeci raz. Przynajmniej tym odcinkiem teraz. Widocznie lubisz. No tak. Pojechaliśmy do TDM-u, to relacja była. W piątek jechałem tędy motocyklem, też tam do Lublina i dalej. I dzisiaj znowu jadę do Lublina. Po ilu? Po 5 dniach. Także 6. Fajny kierunek, rzadko uczeszczany, także dlaczego nie trzeba? Zamkniętymi oczami można jechać. Ale jadę. Piotrek, tutaj w prawo. Ja wiem, Maciek lubi jeździć autostradami. Szczególnie bez sensu. Ty, ja płacę. No tak, klient, Maciek, klient wymaga. Maciek, klient wymaga. Maciek, jeszcze zdążysz, pan. Słuchaj, słowo. Ale jak my żeśmy wpadli wtedy na to, żeby tam jest akurat tutaj pojechać, to ja nie wiem. Autostrada. Bo tu jest jak W napisane, Poznań-Warszawa. No nie w tą stronę. To jeszcze zdążę, to jeszcze zdążę. Ja za późno. No ale żeby tradycji stało się zadość. Kurczę, tak się chciałem autostradą przejechać. Zawracać? Jedziemy i jedziemy i nic nie ubywa. Końca nie widać. Świadomość, no, że ale ci coś nasrało na samochód. Może to tobie z locha wyleciało. Czuję się niekomfortowo jadąc obsranym samochodem. Właśnie mijamy Lublin. Nie widać pewnie, bo jedziemy obwodnicą. Piękne miasto, bardzo ładne. Ma swoje problemy, ale czym jest dalej, to problemy są mniejsze. I zostało nam 8 km i będziemy pracę drogową 1000 metrów próbować jakoś uruchomić sprzęt i wrócić nawet, może dzisiaj nawet. Sznurek mamy. Sznurek jest. Sznurówka. Nadejśla wiekopomna chwila. Ty na wschód przyjechałeś i zacząłeś z akcentem gadać od razu? Dojechaliśmy. Jesteśmy na ostatniej prostej. Jeszcze kawałeczek. Tam do końca robi i we lewo. Teraz próbuję. Za 600 metrów skręć w lewo. Tak jak mówiłem. Prowadził cię Krzysztof Chomowczyk. Prowadził cię Maciek Kowalczyk. No może otwarnie bramę. To dziękujemy bardzo. Do widzenia. Z tej strony go nie widziałem. Nie ma opony? Nie ma opony. Znaczy no felgi nie ma. No ma takie, zobacz, nie? No widzę.
To takie coś mam teraz. Zobaczymy te migacze. O, jakiś problem z migaczami. I będziemy działać. Musisz go pożyczyć sobie. Chłopcom z patrola. Komu? No sobie i Pawlicy. Na miesiąc i ogarną dzieciaki. Słuchaj, plandekę się zdejmie, da się do naprawy, a w tym czasie pójdzie ten, myjka ciśnieniowa w ruch. Kluczyk. Palwać. Ty jesteś od palenia, a ja od samochodu. Znaczy od płacenia. Od palenia. Palenia to ja. To będzie papierochu. Lekocze. Motor ładny. Na tam dyskrywałeś? Nie. No bo to jakby coś trzymało. No, skąd na trawie to może. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania. Jeszcze trochę ten przód. A światła sprawdziłaś? No nie widzę. Kurde, żeby chociaż stop był. To by było miło. Ale zrobiliśmy błąd, bo nie kupiliśmy trytek. Nikt nie wziął. Nie ma trytek, nie ma jazdy. Musimy tablicę rejestracyjną przymocować. Stało się dzieciu z 5 lat. Albo lepiej. Spryskiwacz działa. Jest! Takie szmydlowce mamy. Właśnie jakiś ten, zoom w tym? Tu nie. Może jeszcze raz przeprzepłynąć. Taki się niepewnie czuję. Się przyzwyczaić do pojazdu. Na razie to pierdla mam takiego, że ja mi pierwszy raz już samochodem jechał. Proszę bardzo, z taką prędkością jedziemy, a przede mną kto? Maciek Kowalczyk, Polska, nowo nabytym Wolfem, szalony, Wolf rozwija kosmiczne prędkości, wyprzedza wszystko co tylko możliwe. Czemu tak żeś zapierdzielał? Boję się to. Ty, słuchaj, nagrałem tutaj, udokumentowałem to, co tutaj żeś... Nie? Co to się? Idę muszę fanekę naprawić, bo oczy od przodu się...
ja sobie przypomniałem po obiedzie, że może by napędy rozłączyć. To jest załączone. Dlatego było. Tak, na przodzie. Cieszej? Nie wiem, bo mam słuchawki. Masz? Ty! A zapomniałem ci powiedzieć. Że? Człowieku. Pająki, pajęczyny, liście napierdzielają w środku. Spodziewałem się tego. Z dwoma to już na ty jest. Jednak nie kłamał gość, że on stał parę lat. Ładnie, ładnie. Dobra. Fru. Fru. Pogięło cię? Działają. No działają i to jak działają? Słuchaj, tak Maćkowi działają hamulce. No bo jak sprawdzić, czy jest ABS, czy nie? Tak Maćkowi działają hamulce. On to sprawił.